zawsze ma się ochotę w czymś rzucać w prelegenta, prawda? Czasami macie Państwo tą ochotę rzucić w czymś w prelegenta. To ja to teraz przyjmę na klapę. Proponuję, żebyśmy po prostu na raz, dwa, trzy rzucili za robotami. Tak, tak. Uczę języka obcego. I tutaj jest jakiś bazgrom taki. Metrze? Nie. Na przykład umysły ludzi. Niech pomoże autor PC. Znajdziesz się z tym ja. Co? Chciałeś powiedzieć, uczę języka obcego w? Tak, tak. No ja. A to dziwne, że gospodarz akurat. Prawda? Gospodarz języka wiesz. Uczę się języka obcego. Aha, bo to wygląda w metrze. W metrze. Tak, że chodzi mi generalnie o to, żeby tutaj wytłumaczyć, co autor miał na myśli. Tak. Uczy się na przykład języka rosyjskiego, prawda? I tam uczysz się, jak są włosy, oczy, nos, szyja i tak dalej. I patrzysz sobie na ludzi i opisujesz sobie tych ludzi w tym języku. A, bardzo nam się podoba. Tak? Tak, wiesz, po prostu ja to lubię. I już i mówi po rosyjsku. Paweł Ciacek, gospodarz, to była taka ustawka, bo trzeba jakoś za salę było. Dziękuję bardzo. Przeczytam jeszcze kilka, co? Chyba, że będą wymagały dłuższych wyjaśnień. To w ogóle, słuchajcie, metro to jest trash book, absolutny trash, komunikacja publiczna. Ja przez jakiś czas, jak jeszcze jeździłam dużo metrem, to robiłam tak codziennie, się przesiadałam z wagonu do wagonu do wagonu i zadawałam sobie jakieś zadania, na przykład, co ludzie dzisiaj czytają? Nie użycie Państwo czasami, co ludzie czytają. Okładają książki w inne książki, albo na przykład, co ludzie mają dzisiaj na głowie? I to dokumentacja też fotograficzna. Albo czym ludzie dzisiaj pachną? Tak może sobie te zadania, to bardzo to ciężko. Dokumentacji zwłaszcza było ciężko, opisać te zapachy było ciężko, więc po prostu naprawdę, wiecie Państwo, proszę jeździć komunikacją miejską. O, dobrze. To jest z rysunkami. No i przytulić jedną obcą osobę na ulicy, nieznaną nam dziennie przez miesiąc. No, mówiłam Państwu, że nie nosić kask. Czekamy, dobra, czy jeszcze jest? O, już mi się podoba. Zadzwonić na losowy numer komórki, spróbować od rozmówcy wyciągnąć jego imię albo imię dziecka, jeśli nie posiada. Mam wrażenie, że Państwo nie do końca prosiliście. Dużo jest takich interakcji międzyludzkich. Ja mówiłam ci o obserwowaniu też świata, nie tylko, że trzeba przytulać albo dzwonić. Ja rozumiem, że jesteście spragnieni kontaktu, ale to kurwa. Tu ktoś coś napisał i skreślił. A nie, dobra, tu jest, czekam. Zacząć jeździć komunikacją miejską. Na piechotę też jeździć. Ale tak, nie jechać, iść dwa razy z urzędu, z rzędu tą samą drogą. To też jest takie antyalzheimerowe. No właśnie, dobra, ja to wszystko spiszę, zwłaszcza te bardziej takie radosne i państwu przekażę. Pawle, jesteś zobowiązany, ja wiem, wiesz, tam jest dużo obrazków, więc będziemy już miał.